No siemanko, w kolejnym vlogu jest to vlog troszkę inny niż pozostałe, bo tak jakby, jak widzicie, z budowy. No i spytacie, czy budowa garażu jest problematyczna. No, zależy dla kogo. Jeśli ktoś ma po pierwsze kasę, po drugie możliwości, po trzecie teren, droga wolna. Jeśli ktoś nie ma kasy, no to już jest troszkę gorzej. Tak jak wiecie, chciałem budować garaż na dwa samochody obok siebie, ale niestety no nie udało mi się to ze względu na to, że, znaczy może inaczej, żeby zbudować, chciałem zbudować garaż tak jakby w stodole na dwa samochody. Nie burzyć ścian tak jakby stodole, tylko wymurować ściany w stodole, po prostu omurować tak jakby ściany w stodole od wewnątrz, no i zrobić sobie tam garaż, żeby nie trzeba było robić planu, no bo jak wiemy, trzeba zrobić, gdy się coś buduje, trzeba zrobić plan. No chyba że jest to budynek gospodarczy poniżej 36 m2, wtedy nie musimy posiadać tego zezwolenia. A tak jak już wiemy, zezwolenie kosztuje 5000 zł. Także za 5000 zł to mamy bramę do garażu, i to z Wiśniowskiego, jeszcze nam zostaje trochę pieniędzy. No i tak, no to już sobie to ustawiłem tak, że po prostu zbuduję to w stodole, nie będę musiał robić tak jakby planu, ani zezwolenia nie będę musiał robić, bo po prostu buduję to w stodole i do tego nie przyczepiłby się teoretycznie nikt. No to znalazłem sobie, znaczy od razu ja chciałem firmę, żeby mi to firma jakaś zrobiła, no bo jak wiecie, nie chciałem żadnych tam Jusków spod sklepu czy cholera wie kogo, no bo jak wiem, wolę żeby mi zrobił ktoś to porządnie i szybko, a nie na odpierdol, no i jeden dzień porobi, 3 dni będzie pił wódkę, no i to nie o to w tym chodzi, lepiej żeby coś było zrobione było porządnie i w miarę dobrym terminie. No to już tam zacząłem się orientować w firmach, no to jedna firma może za 1,5 roku przyjechać, druga za rok, no i to tak właśnie wyglądało. No ale wujek mi polecił swojego znajomego, który się zajmuje takimi rzeczami, no i powiedział, że może tam w międzyczasie po pracy przyjeżdżać z chłopakami, no i to zrobi mi. Miesiąc, dwa może to potrwać, no ale zrobi się. No i będzie to przede wszystkim firma, która to zrobi porządnie. No ja nie, no i ja tam się umówiłem z tym gościem, że przyjedzie, obejrzy to najpierw. No i przyjechał, obejrzał. No i miał przyjechać z kosztorysem. A jeszcze to w tej stodole wygląda tak, że ona jest po prostu drewniana. Drewniane ma ściany. Dach ma taki, no przeciekający. No ja no to już musiałbym zrobić strop nad tym garażem, żeby to było miało ręce i nogi. No i jest różnica poziomu, bo z prawej strony jest tak jakby beton jest wyżej, a z lewej strony jest ziemia, no i jest niżej tak o 40 cm. Trzeba by to było wyrównać, czyli z lewej strony trzeba było zrobić, obkopać naokoło, zrobić fundament, a z prawej strony skuć ten beton. No i gość przyjechał z kosztorysem, wyliczył sobie 26 tysięcy. Za budowę. Powiecie mało, dużo. Za 40 metrów kwadratowych, bo tyle by tam wyszło, no może dużo, może nie, zależy dla kogo. No i dodał jeszcze, żebym sobie skuł sam ten beton, bo to będzie kosztować 2000 zł, czyli że 2000 tak jakby zarobię. I żebym sobie wykopał też te fundamenty, bo to też będzie kosztować jakieś 2000, niecałe 1500 czy 2000 zł, tak to powiedział. No i gdybym sobie to zrobił sam, no to wiadomo, zarobiłbym teoretycznie 4000 zł. No to mówię, dobra, zastanowię się jeszcze co i jak, pomyślę. No ale patrzę tak na ten kosztorys, patrzę, no i patrzę, czy zrobi tynk na ścianie. Nie, bo tam nic nie było o tym tynku. On mówi, że on tynku nie robi. Aha, no to ja się pytam, patrzę jeszcze, a co z wylewką? On mówi, że wylewki też nie zrobi. Aha, no to ja mówię, no to jak to według pana ma wyglądać, to co, ja płacę 26 tysięcy, sam muszę sobie jeszcze skuć, sam muszę sobie zrobić fundament,
Jeszcze mi pan nie robi wylewki i nie robi mi pan tynku. No to za co ja kurwa w takim wypadku płacę? On jeszcze powiedział, że jeszcze patrzę, patrzę, a tu jeszcze o stropie nic nie było mowa, było tylko mowa o. Strop nie miał być betonowy, tylko miał być z desek, a nad nimi papa. No to dla mnie też to nie ma sensu, no bo jak wiecie, już mówiłem wcześniej, z dachu się leje. No i ta papa zbyt długo nie wytrzyma wilgoci, jak to pada na to i w ogóle. No i gość mi mówi, że sam strop kosztowałby 11 tysięcy. No to sobie policzcie, 26 plus 11 to już wychodzi 37. A jeszcze nie ma tynku i jeszcze nie ma tak by wylewki w ogóle. No właśnie, to już mi się lampka zaświeciła. No i nie wziąłem tego gościa. No bo jednak 40 tysięcy złotych dać za coś takiego, to ja wam powiem, że za 40 tysięcy to ja sobie zrobię wolnostojący garaż z dachem, ze wszystkim od podstaw i będzie to lepiej wyglądało niż w jakiejś starej stodole. I za taką kwotę. Także gość wyjebał ceną zajebistą. Także ja odmówiłem panu. Bo wiecie, no to nie jest to, że się nie ma kasy, no bo kasę zawsze można skąd wziąć. Wziąć kredyt czy coś, tylko że to nie sztuka jest wdupcyć się w kredyt. Ja mam 22 lata i co, pierdolę się w 20-30 tysięcy kredytu, na co mi to, żeby mieć garaż, kurwa? Już wolę sobie auto jakieś kupić lepsze, a nie wpierdalać tyle pieniędzy w starą stodołę, znaczy no w starą stodołę, no byłby to garaż dosyć fajny, no nie, no ale jednak taka kwota, no to zbiła mnie z nóg. No i tak, widzicie, jesteśmy akurat tutaj, w tym miejscu. Tutaj był bardzo dawno temu chlew. Były tu świnie, krowy. No a od jakichś 20-25 lat było to po prostu taka graciaria. No zresztą widzieliście. Tutaj dowałem, podjeżdżałem tutaj Audi, no i tutaj miałem opony czy coś. Zawsze tutaj wynosiłem. Tędy było tu nawet parę vlogów nagranych, także wiecie jak to wyglądało. No a teraz to już wygląda tak. No wstępnie tutaj obdarłem tynk ze ściany z dziewczyną. Znaczy obdarłem tynk, no obdarłem to co się dało oddrapać, no bo to co odpadywało to się poszło, no tutaj widzicie, że tutaj nie odpada nic, to kurwa nie idzie ruszyć. Tutaj widzicie ślad, to Boszu. Bosz ma taką specjalną, no szlifierka kątowa, inaczej Bosz, no. Ma taką tarczę do zrywania tynków, ale to kurwa teściu tutaj pierdzielną tylko taki kawałek, a to był taka kurwa mgła była, że się nie dało wejść, w ogóle nic nie było widać. Także to chyba nie ma sensu robić tym. Może się nowy tynk chwyci do tego, zobaczymy. Trzeba by to nagruntować i tak dalej. I może się chwyci. Tutaj jak widzicie już jest co nieco skute, no bo tu było takie wybrzuszenie było, żeby ściekało wszystko. Albo tu żłoby dawniej były, nie wiem. Musiałbym się spytać babci, jak to wyglądało, no ale było to takie wybrzuszenie, trzeba było to skuć, żeby była prosta ściana, no to widzicie ile już jest gruzu. Także tutaj mam już w zasadzie wszystko przygotowane pod wylewkę. Wylewkę będę robił z teściem, sam sobie ją zrobię z nim. Także to już mamy po kosztach, lecimy. Tu jak widzicie mamy już folię pod wylewkę. Tutaj jest w ogóle ta wylewka jest krzywo, no spyta się też po to, po co tu robić wylewkę, jak wylewka jest. No wylewka jest, ale słaba, no bo ona jest tak jakby patrząc z tej strony, no to ona jest tak, o tak leci. Już łapaliśmy poziom mniej więcej, no to wylewki trzeba minimum 10 cm, no to tak z tyle. To patrzyliśmy mniej więcej poziomicą, że to wyjdzie tutaj gdzieś dotąd, no to tu jest 30 cm, trzeba będzie nadbudować. Także nie wynosimy tego gruzu stąd, po prostu rozłożymy sobie folię, napierdzielimy tutaj tego gruzu, ja tam jeszcze mam za stodołą trochę gruzu, także jak braknie to się dowiezie, wyrównamy to mniej więcej tym gruzem, no i na to będziemy lać beton. Druga kwestia, tak jak widzicie, no elektryka już jest praktycznie zrobiona. Tata mi elektrykę zrobił, wystarczy tylko po prostu no, ponakładać kontakty, no i to już będzie lampy pozawieszać, to już będzie wszystko działać.
Jak widzicie, mam już nawet bezpieczniki powkładane, starą całą skrzynkę. Także elektryka jest zrobiona. Wystarczy ją tylko podpiąć. Znaczy podpiąć. No wystarczy, tak jak wcześniej mówiłem, podłączyć wszystko i będzie ok. Lampy też już kupiłem. Cztery lampy kupiłem. Tak, widzicie, tu będzie jedna, druga, trzecia, czwarta. Nie będą one na suficie, ponieważ no lepiej jest w garażu, gdy się ma je na boku, no bo lepiej będzie oświetlać. Jedna lampa ma 4400 lumenów. No, powie ktoś też, że to jest chore, żeby takie mocne światła dawać do garażu, tak małego, no bo tu jest, mamy 20 metrów kwadratowych jakieś. Także no to jest dosyć mały garaż. Ale po co mi tutaj takie oświetlenie? No po to, że będę tutaj sobie dubał przy detailingu coś. Może nie tylko przy swoim samochodzie, ale też się jest zdobędzie jakichś klientów. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki mam plan. Także tak to chcę zrobić. No i co? No tynk na ścianach zrobi mi znajomy. Na suficie tynku robił nie będę, bo jest za dużo pracy. Na suficie zrobimy sobie regipsy, no płyty te takie, wiecie o co chodzi, te płyty takie gipsowo-kartonowe, tym się to położy, będzie ok. Tutaj widzicie, jest dziura w stropie, no bo tu dawniej zrzucali siano czy coś, no że to może albo zalejemy, ale raczej nie będziemy zalewać, zabijemy to lepszymi deskami trochę, żeby nikt nie wpadł, no i tutaj się da te regipsy, to będzie wszystko gładkie. I pytacie mnie też, jak ja tu wjadę, jak tu jest ściana. No i właśnie z tym jest największy problem. Bo trzeba tu nad bramę wstawić takie nadproża, żeby trzymało po prostu ścianę od góry. No i nadproża, tutaj mamy 3 metry szerokości, także nadproże musi mieć 3 metry, no bo brama będzie 2,5-metrowa. Czyli brama będzie do tej kreski gdzieś mniej więcej. Z drugiej strony też jest, także może tą GoPro chwyci, może nie. No ale coś takiego będzie. No i tak to będzie wyglądać. Tyle ściany zostanie. 20-25 cm około, z tego co liczyłem, zostanie ściany od tych bocznych ścian. No i tutaj będzie trzeba właśnie z jednej strony najpierw rozwalić, bo tutaj wewnątrz jest pustaka, a z zewnątrz jest cegła, także najpierw rozwalimy tutaj z wewnątrz pustaka, wyciągniemy, wstawimy nadproże betonowe, zalejemy je, zamurujemy, poczekamy parę dni, weźmiemy z drugiej strony, z tej strony wypierdzielimy, wstawimy nadproże, poleży to z tydzień, tak jak mówił wujek, bo też się zna na tym. No i później, jak to tydzień postoi, wytniemy tutaj dziurę boszem, generalnie na otwór już będzie na bramę i będzie git. Tutaj mam już zamontowaną lampę, też LEDową na czujkę, 1600 lumenów, też fajnie działa, już sprawdzane było, bo to od paru dni wisi. Także tak to będzie wyglądać. Powiem wam, że no jest trochę pracy. Nawet jak na takie pomieszczenie, no bo pomieszczenie jest w zasadzie gotowe, wystarczy je tak jakby odremontować. Najwięcej pracy jest, tak jak mówiłem, z tym bramą, z nadprożem. No i powiecie o koszty, no tynk to około 28 zł za metr kwadratowy, mam tu metrów, nie powiem wam nawet ile, no coś koło 1500 zł wyjdzie za tynk. No za regipsy tam, nie wiem, płyta ile kosztuje, 20-30 zł, będzie czas 8 płyt kupić, no sobie możecie dodać. Za całą elektrykę, za materiał dałem 800 zł, za robocie nie dałem nic, no bo tata mi robił. Za wylewkę, no to za materiał będę płacił tylko, no za beton w zasadzie tylko, bo betoniarkę się pożyczył od wujka, też zrobimy to. Także tylko za beton. No i co, brama Wiśniowskiego, powiem wam, no droga brama, bo 4,5 tysiąca kosztuje taka brama, 2,5 metra na 125 mm wysokości.
z napędem ocieplana, segmentowa, z dostępem bez prądu, tak jakby, no bo jak prądu nie będzie, no to się nie będzie dało wejść do garażu, no bo nie mam tu nigdzie z boku wejścia. Także musi to być taki system, no i wyceniono mi ją na około 4500. No, planowo najpierw na początku chciałem kupić bramę z Castoramy, no iść po kosztach, no nie? No bo brama z Castoramy z dowozem kosztuje 2300 zł, no ale tak się zastanawiam, że przecież nie ma montażu do tej bramy, trzeba sobie go załatwić samemu, a jest to jednak trochę roboty przy tym i nie mam nikogo takiego tutaj znajomego, który by mi pomógł z tą bramą, a sam na pewno bym sobie z tym nie poradził. No, powiem wam, że 2300 plus jakieś 600-700 zł za montaż, to wychodzi 3000 zł za chińską bramę. A ponadto jeszcze czytałem tam inne opinie użytkowników z Castoramy, że a to się gnie, a to rdzewieją te listwy, a to niekompletna była ta brama w pudełkach, także podziękowałem za to. No i pojechałem tutaj do sklepu nieopodal, który zajmuje się tymi bramami. No i wytłumaczyłem pani, bo akurat handlowca nie było, wytłumaczyłem pani, jaką chcę bramę, jaki kolor, że z napędem, że z dostępem bez prądu, że segmentową i tak dalej, i tak dalej. Także na maila dostałem po paru dniach ofertę i ku mojemu zaskoczeniu była to brama Wiśniewskiego, także ja się nawet nie spodziewałem. No sorry za przerwanie, ale przerwali mi. No i no tak to będzie wyglądać, także brama Wiśniewskiego będzie najprawdopodobniej zamówiona. 4500 zł. No myślę, że zmieszczę się w okolicach 10 tysięcy z tym. No, ściany będą malowane na kolor, a to dziewczyna już się tym zajmuje, zrobi sobie projekt taki fajny. Nie chcę wam o tym mówić, to będzie niespodzianka, ale dopiero jakoś pewnie w okolicach lipca będę miał ten garaż, o ile się wszystko uda sprawnie i bezproblemowo zrobić. Tutaj, jak widzicie, też będę miał podjazd, no bo rok temu robiłem drogę sobie, całą mi podwórko w kamieniu, no i zrobiłem sobie już tam przyłączenie do stodoły, bo tam miał być planowany ten garaż, no ale niestety nie wyszło, tak jak wcześniej mówiłem. Tutaj mam niestety, jak widzicie, taki spopękany beton i trawę, także tu będzie kopane wszystko. Też po robocie wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Tutaj ten gruz jest, bo tutaj sobie tata zrobił podjazd też z kostki. No i po prostu tam był taki sam beton, jak tutaj jest, no i oni to wszystko wyrzucili tutaj, no bo jak tutaj do mnie będą kopać tak samo pod kostkę do podjazd, pod tą, do garażu, no to oni to wsypią tutaj, nie trzeba będzie kupować kamienia. No a no wszystko czeka na tą wylewkę po prostu, no bo zanim musimy zrobić wylewkę, żeby zrobić tutaj podjazd i żeby zacząć robić to nadproże. Także no za tydzień mam robić wylewkę, także no, zobaczymy jak to wyjdzie. Także tyle na ten temat, mam do powiedzenia na razie, taka krótka moja, krótka, nie krótka, no pewnie się rozgadałem jak zawsze, no ale prosiliście też o mniej przekleństw, także mam nadzieję, że wam się podobało, bo mało, tak mi się wydaje, przeklinałem. Także jeśli wam się podobało, to zostawcie łapę, suba, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym, jak to, co myślicie o tym, no i oczywiście tamta dziura będzie zamurowana, bo zapomniałem o tym dodać tego. Okna już są zamówione też nowe. Także, no chyba wszystko opowiedziałem, także w następnym vlogu opowiem wam o Audi, bo to co się kurwa dzieje z tym samochodem, to przechodzi ludzkie pojęcie, ale to już następny vlog, także czekajcie na następnego vloga, a ja się z wami dzisiaj żegnam, trzymajcie się, cześć.